dzisiejszym odcinku wraz z Emilią trafiliśmy do bardzo dziwnego świata, ponieważ z jednej strony wygląda normalnie, z drugiej strony jest jakoś dziwnie obrócony. Jak widzicie, jesteśmy na świecie, który jest pod kątem 90 stopni. I jak spadniemy na dół, to wpadniemy w przepaść. Siema Emilia, jak tam życie? Siema, witam. Nie wiem, mi się już kręci w głowie, tak jak to śmigło temu gościowi. Co to w ogóle wow, jest? Wow, co to jest za hop? Co jest grane? Nie widziałem go! Siema wariacie, czym ty tu przyleciałeś? Helikopter. Dobra, sell, buy. Możemy coś kupić i możemy coś sprzedać. Dobra, zobaczmy, co możemy kupić. Możemy kupić sobie na przykład sadzonkę, możemy sobie kupić spawn egga i możemy sobie zrespić, nie wiem za bardzo co. Co jest? Zmieniły się oferty! Aha, nie, dobra, to się tak po prostu zmienia. Czekaj, czekaj, bo to dziwne jest. Dlaczego to się tak zmienia? Co jest grane? Dlaczego mi się to przez chwilę zmieniło? Nie wiem, tak kręci w głowie, ja nie mogę sobie dobra, być. Słuchaj, my mamy w tym momencie łącznie chyba 1000 monet. Widzisz, mamy, po prawej no, stronie, no, masz tak, 500, nie? Mam, no, dokładnie. Dobra, słuchaj, kup jedną rzecz, ja kupię drugą, musimy coś mieć na początek. Wydaje no mi się, że mam najlepiej. Czekaj, bo tu jest, aha, bo czekaj, bo tu jest, bo to, do, aha, bo jak ty klikasz, to też mnie klika, tak? Aaa, okej, to wiele wyjaśnia. Dobra, zobaczmy special, co to jest? 50 tysięcy za jetpacka? Jak mamy zdobyć jetpacka tutaj w tej grze? Dobra, a to co to jest? Dobra, tutaj mamy jakieś syfy. Dobra, musimy zacząć od czegoś dobra, ja na razie nic nie kupuję. Może później kupimy tego ziomka. Zajmiemy się najpierw tym może, żeby jakkolwiek przetrwać, cokolwiek zdobyć. Więc zbieram dirta w tym momencie. Ej, ja bardzo mnie ciekawi, co by się stało, gdybym spadła. Jakoś tak strasznie to interesuje. No to możesz to nie sprawdzić, wiem, nie? Co tu się dzieje? I co? Co się dzieje? To umierasz po prostu, wiesz? Okej. No to fajnie, no to... To już wiemy, to już jest dobrze. To już wiemy, no fajnie. Cieszymy się, że to do nas sprawdziłaś. Strasznie mi źle tutaj. Nie, szczerze, też mi się troszkę już kręci w głowie, nie będę ukrywać, że nie jest to, prawda, komfortowe. Troszkę, że tak powiem, gubi się ten błędnik. To więc... prawda, to prawda. Ale jak coś, to ja już mam drewno, więc... Ja też zbieram drewno. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy, oczywiście, że tak. Dobra, ten ziomuś za mną ciągle lata, Hugokopter. Ty byś nas zabrał gdzieś na jakąś wyprawę, a nie. Dobra, właśnie, robię... Czy my możemy go zabić i to wziąć? Ej, to by było mocne. Nie, uderzyłem go właśnie, nic się nie stało. Dobra, ale słuchaj, proponuję dostać się... On chyba będzie za mną latać ciągle, tak żeby mógł ciągle coś od niego kupić w każdej chwili. Chodź, pójdziemy tutaj może do góry jakoś. Postaramy się dostać gdzieś, poskakać sobie po drzewach i może dostaniemy się do czegoś ciekawego. O kurczę, myślałem, że spadnę, bo sobie nie skoczyłem. Dobra. Dobra, tutaj. Widzę węgiel. Mam węgiel, tak, mamy węgiel. Dobra, okej. No to słuchaj, ja robię tak. Robię kill off. Dobra, to ogarnij to. A ja zabiorę więcej drewna w takim. Dobra, to ty zbieraj więcej drewna. Nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, co on tam miał na sprzedaż, ale wydaje mi się, że tam nie było nic takiego ciekawego, aczkolwiek na razie nie schodzi nam życie póki co, znaczy jedzenie. To jest mocno podejrzane, nie wiem, czy tak ma być, czy tak ma nie być. W każdym razie nic się nie dzieje z naszym życiem, widzowie, więc to jest, znaczy z naszym najedzeniem. Dobra, ja uważam, że powinniśmy po prostu zobaczyć, co on ma w ofercie do sprzedania, w sensie, co my możemy mu sprzedać. Właśnie! Jest, żeby kupić tego jetpacka od niego na przykład. I się dobry trafić, pomysł, nie? Dobry, mega dobry pomysł, tak. Co my, czekaj, bo ja tu klikam właśnie, sprawdzam, co jest sadzonki, na sprzedaż. Węgiel. Sadzonki, tylko my sadzonki, ciężko będzie nam zdobyć sadzonki. Wiem. Ale węgiel jest najdroższe, 35? O kurde, najdroższe to są chyba, jest złota sztabka. 600, ej, o! Dobra, git. Tak, jest tu gdzieś, też słyszałem właśnie go, że gdzieś tu klepnął. Dobra, czyli musimy się skupić po prostu na tym, żeby jak najwięcej rzeczy sprzedać mu, tak żeby zdobyć jetpacka. I celem naszym na dzisiejszy odcinek jest zdobyć jetpacka, tak? Wydaje mi się, że to nie zrobimy. Jak ja widzisz, ile on kosztuje? Ja dobrze pamiętam, że on kosztował 60 tysięcy? No, chyba tak, ale dobra, to zrobimy sobie drugą część, trzecią, czwartą, dziesiątą i może w końcu kupimy jetpacka. No może tak, widzowie, jak chcecie kontynuację tej serii, jeżeli tutaj na przykład nie przetrwamy, nie skończymy tego dzisiaj, bo pewnie nie, to jest pewnie na dłuższe granie, więc jak chcecie kolejny odcinek, żebyśmy zdobyli w końcu tego jetpacka, dajcie znać, a może się z tego faktycznie zrobiła jakaś seria. Seria... Kolego! Nie, zostań! Dlaczego on tak odleciał wysoko? Chyba mamy tam iść do niego. No nie... Ej, a tak, czy ty możesz mi podarować trochę kamienia? Tak? Kamienia. Proszę bardzo. Bo ja bym chciała sobie stworzyć jakieś narzędzia. Masz, a dziękuję. Ja kopię do góry. Ja kopię, robię o kurczę, tu jest jakaś kopalnia. Dobra, ja muszę zrobić sobie pochodnię. Muszę zrobić sobie pochodnię, bo tu nic nie widać. Co jest grane? No. O kurczę,
Że w kopalni też tak jest dziwnie? Lawa do boku się wylewa. Co? Dziwne strasznie. Co ty gadasz? Dziwne mega. Ja tam muszę iść do ciebie. Czekaj, zaraz za siebie. Jezus, czemu creeper się odpali? Wiesz, jak się wystraszyłam? No bo ja tu się z nim biję. Człowieku, co ty to robisz? Ludzie z loci. Okej. Okay. Ale tutaj się dziwne rzeczy dzieją. O co chodzi? O nie, ile to jest potworów. Czekaj, bo tutaj się bije. No właśnie widzę, co ty tutaj robisz. Jest świetnie, dobrze to rozegrałem. Dobra, tu są jeszcze... Okay. Uważaj, bo to jest... Creeper, wybuchnie! Poszedł. No i dobrze, pozabiłem kurde tego, nie? Spadłem na dół, nic nie widzę. Jestem z tobą! Dobra. Spokojnie. Mamy kolejny węgiel, dobra, zbierzmy go w takim razie. Bo to się przyda zawsze, nie? Go sprzedamy. Widzę, że, żelazo widzę. No, a żelazo też tam było do sprzedania? Tak, za $400 chyba. No to dobra, no to przecież zrobimy taki biznes. No tak, ja wiem, żeby było coś ich widać więcej. Dobra, okej, okay, mamy cały węgiel, okej, okay, i tam jest żelazo. Tak, widzę to żelazo, aczkolwiek... Ja tu w ogóle nie wiem, o co chodzi, nie? I pamiętaj, że możesz... Tym... Okej, okay. Dobra, świetnie. Dobra robota, Emilia. Ja mam radę przecież. Dobra, nie zginęłam, tutaj. O co ci chodzi, nie? Czekaj, ja... O! Dobra, okej. Okay. O nie, okay. Tu jest creeper. To jest tak skomplikowane, ja cię gubię, kurde, nie rozumiem, ja boję się, że zaraz spadnę i umrę. Dobra, pokonałem creepera. Ja nie wiem, za ile jest ten proszek, ale wydaje mi się, że proszek też tam był do sprzedania. Najdroższe w ogóle jednak była łza Gasta za $800. No to jest dobry ale wynik z tym, że jak mamy zdobyć łzę Gasta teraz? To jest nic do zrobienia trochę. No tutaj sobie kopię żelazo. Ej, czekaj, bo tutaj też widziałam. Wykopałaś tamto? Tak, 13 żelaza mam. Okej, okay, ja mam w tym momencie 6. Biznes się kręci. No. Dobra, my powinniśmy iść na dół czy do góry? Czekaj, ja zerknę jeszcze na dół, żebym wiedział, co tam tutaj jest. Tam jest dużo potworów, wiesz? Nie boję się, jestem nieustraszony. Okay. Na Lama! Jakim poziomie... Lama? Lamę tu mam. I masę zombiaków. Lama in my cave. Lama in my caving room. Mega. Dobra, ja zbieram kolejne żelazo, słuchajcie, tam się z nimi bij czy coś, nie wiem. A, ładuję. Ej, może znajdziemy diamenty, stary. No właśnie, tam, a były tam diamenty na sprzedaż? Nie, chyba nie, właśnie nie było, tak mi się wydaje. Dobra. O. Dobra, i teraz ty, ziomeczku, jeszcze, dobra, tu, oła! A mi wybombił. Noś. Dobra, bijemy te lamy. Lamy bijemy, czemu bijemy lamy? No bo może skóra z nich wypadnie cokolwiek, co będzie, wie. Co będzie pożyteczne, nie? One są na niepotrzebne tutaj, jak tak będą leżeć. No dobra, no dobra. Czyli... Dobra, to zbierz ten węgiel, ja lecę w takim razie tam wyżej zobaczyć, co tam się kryje, dobra. Bo... No musimy dobra, tam ten hugokopter nam uciekł do góry. No wiem, właśnie, musimy do góry moim zdaniem cały czas iść. A najlepiej w ogóle byłoby mieć wodę, chociaż ja nie wiem, jak ta woda działa, pewnie źle, więc nie ważne. Właśnie, wodę, bo byśmy mogli... A nie, bo woda będzie do boku. Ale ona będzie pewnie do boku no, się właśnie. No to nie, to nie. To bez sensu. Szkoda czasu. Człowieku, aha, co ty to czynisz? Dobra. Staram się. Aha, okej, okay, dobra, fajnie. Samolubne budowanie do góry, rozumiem. Ja to nie myślę. Nie, dobra, już tutaj pomagam. O kurde, mol! To jest. Poszedł pęk. Nic nie stało. Nie dobra, mówię. Lecimy do góry. Tak. Ja tu już jest idę. Tak ciemno, czekaj, ja muszę sobie zrobić pochodnie. O nie, Chipson, jest ciężko. Co? Nie wiem, szkielet mnie tutaj prawie zabił, ale dobra, wyeliminowałam gościa. Widzisz, jaka to jest ty super? Jak ci dobrze idzie? Wiem, właśnie, no wiem, no widzę, no. Aj, dobra. Kurde, jak to się mam... O. Co? Nie istniałem życia. Ale to nic okay. Nowego. Dobra, chodź, idziemy na górę. Musimy lecieć na górę za tym, za hugokopterem. Bo o niego tu się wszystko rozchodzi. No. Ja bym mu już coś sprzedał. Ja jestem ciekaw, jak my... O, pająk. Ja widziałem, że tam też dużo warte było oko pająka. Tak, więc go zabij. No. Więc go wyeliminuj. Dobra. Leży. Elegancko. Wypadło z niego coś, czy nie wypadło? Nawet nie wiem. Dobra, lecimy do góry. Aha, ty tutaj jesteś, dobra. Tu jest masa żelaza na prawo. Wiem. Tam było za jedną sztabkę ile? Żelazo tam było? 400 chyba? Tak, za 400 tak mi się wydaje. No to jest, kurczę, dobry wynik. To jest dobry wynik. To jest masa pieniędzy, no stary. Ja tutaj też właśnie próbuję kopać żelazo w tej wodzie. Więc je kopię. Nie dobra, ma najgorszej. Ja nie wiem, ja trzeba zlokalizować, gdzie jest ten hugokopter. W sensie, bo ja nie wiem, w którą stronę... Uważam, że powinniśmy iść do góry cały czas. Tędy? Ale tędy czy zewnętrzną stroną?
Właśnie nie wiem, a mam wrażenie, że łatwiej będzie jaskinią, bo nie jest taki, nie ma takiego, wiesz, że spadniemy, no nie? W jakąś dobra. Otchłań. Ale dobra, nie wiem, chcesz po prostu powiedzieć, że nie będę miał okazji, żeby cię zrzucić. Tak, dokładnie, o to mi chodzi. Dobra. Bo czuję, że mogłoby być ciężko. Czuję, że mógłbym ulec pokusie. No to prawda. To jest zdecydowana prawda. Dobra, kolejne żelazo, zbierajmy je. W ogóle w którym stronie się wykupuje na zewnątrz? Teraz jak patrzę, to w prawo. Okej, okay, okej. Okay. No to chyba będziemy musieli chociaż czekać. Ej, ja mam 535 też... tych, a ja nic nie sprzedałem. Ja mam też, dlatego bo ja sprzedałem jeden węgiel, kusiło mnie. Ej, tu jak ty sprzedajesz, to dostajemy oboje? Czyli to jest nasze wspólne konto. Okej, okay, no to fajnie. Ma to sens. Dobra, no to git. No dobra, ej, no to w ten sposób szybciej uzbieramy to. No. Coś jakby, ale my, aha, ale my tak nie jesteśmy w stanie sobie przekazać tego, więc i tak kupimy to równocześnie, bo będziemy mieli ten sam portfel jakby. No tak, tak. No dobra, no to... Niestety tak. Chyba, że dobra, gorzej będzie jak ty kupisz i mi też ciągnie z konta, bo pewnie tak będzie, skoro wspólny portfel. Możliwe, no. Ajajaj. Dobra, jakoś ogarniemy, słuchaj, nie ma co się teraz martwić na zapas, spokojna dobra, głowa. Aha, to tu idziesz, o kurczę, to jest kolejna część. Wiesz, idę, bo tutaj jest woda, no ale nie wiem, czy to ma sens, nie wiem. Tu zaś kolejny dalej jakiś jest. Tam jest pająk, Filip. Gdzie? Na dole. Gdzie? Tam, to sobie już szedł, nieważne. Ej, dobra, może wejdźmy jednak faktycznie na zewnątrz, co? No dobra. Tutaj, tak, to jest? Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że to będzie po prostu lepsza opcja, nie wiem jak ty uważasz. To ja zrobię... Aha, my nie wzięliśmy craftingu stamtąd, no to i tak ja przydałoby ja się. Miałam crafting. A, no to fajnie, że zrobiłem sobie właśnie. Nie ma sprawy. O, dobra. Fajnie, poszło, to zrób, a ja przekopię. Dobra, co potrzebujesz? Kilof. Dobra, to robię dla ciebie kilof w takim razie. Właśnie mi się zniszczył. Okej, okay, poszło o, pękło. Mamy noc, mamy noc. Dobra, kurczę, masz ja kilof. Nie mogę, jak jest dziwnie. Jak dziwnie, nic nie widzę. Masz kilof. Dzięki. Dobra, zapraszam tutaj i robię schody. Schody do nieba. Co mi się kręci w głowie strasznie. Musimy na jakieś drzewo wejść, bo drzewa są najbardziej bezpieczne. Czekaj, czekaj, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. No kurde. Co ty tutaj kminisz? Kurde, no trzeba robić tak. Zapraszam. Gdzie jest Hugo? No właśnie nie wiem, gdzie jest Hugo, no. Czy my teraz dochodzimy do jakby szczytu tej mapy? Okay. Czy ona się w nieskończoność robi? Ja nie mam pojęcia. A, ty tam robisz sobie swoją ten, no to nie będę to robię tak do góry w takim razie. Tak, staram, bo wiesz co, tutaj zauważyłam tą przestrzeń bezpieczną. Dobra, bezpieczną... Jestem w jaskini. Tak, 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 dokładnie. Ej, mi się tak kręci w głowie, ja cię kręcę, to jest najgorsze na świecie. Ej, dobra, ja chyba wychodzę na sam szczyt tej. A, bo ty idziesz tak. A nie, to się ciągle odnawia chyba. A, też to jest nieskończone do góry? Kurczę, no właśnie nie wiem. Czekaj, no lecę do góry, bo chcę tam dotrzeć. Nie, no jest chyba skończone, bo się nie odnawia już teraz. Czekaj, czy ja wejdę na szczyt? Nie no, musi to być, musi się udać. Dobra, tu. Ja nawet nie wiem, co ty tam kminisz, stary. Tak szczerze. Okej, okay, to był bardzo ryzykowny skok. Oła! 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 Nie wychodź na górę! Tam bije cię jak wyjdziesz na górę! Nie można wyjść, no! Dobra, zaczęło mi bić. Dobra, no i co my teraz mamy zrobić, jak my nie mamy w ogóle na przykład do tego łóżka? Krypton, gdzie ty jesteś? A, tam wysoko. Nie wiem, kurde, zejdź stąd i chodź ze mną niżej. Musimy znaleźć Feliksa. Kogo? Feliksa. Hugo! Z Hugo Copter. Czemu Felix? Miał na imię Felix. Miał na imię Felix. Felix Navidad, no. Felix Navidad. Oj, ludzie. Żyjesz? Siema, jestem. Okej, okay, ja dobra, robi się dzień chyba. Robi się tak, dzień. Tak, się robi dzień, no. Gdzie jest ten Felix, tutaj fajny, kurde? Mamy tutaj fajną, że tak powiem, kampę. No, ziemianka. Ziemianka. Wiesz co, ja po prostu zbieram dirta, żeby móc się jakoś budować i tak dalej. Ale tam nie ma sensu się budować, na ten. Trzeba wchodzić w kopalnię i trzeba zdobywać pieniądze, tylko... Hugo! Gdzie jest ten Hugo Copter? No Hugo, bo tak to się mogli już coś... Ej, mam pomysł, chodź, idziemy za mną. Idziemy proszę, za mną? Proszę. Idziemy za mną. Au. Czekaj, bo ja go szukam, ja go próbuję zlokalizować. Ja go niestety nie potrafię zlokalizować. Ja zaraz spadnę. Chyba, że on będzie przylatywał do nas raz na jakiś czas. Może. Co jest, jak się nagle jasno zrobiło, widziałeś to? No. To jest dość zbagowane. Tak myślę. Dobra, może teraz przyleci Hugo. Może Hugo! Ej, co się?
Dobra, gdzie ty jesteś? Idę do ciebie. Ja idę sobie. Ja po prostu przemierzam galaktyki. Kot kosmos przemierza. Na plasterku bekonu. O kurczę. Widzowie tego nie pamiętają, że to było tyle lat temu. Ja idę w taką mega bezpieczną przystań, po prostu znalazłam takie góry. Kurczę, no ja idę za tobą, ale ja zaraz zginę. Ja nie mam żarcia w ogóle, wiesz. To... Ja też nie mam, o kurde, ej, w ogóle o tym nie pomyślałam. No i bardzo ja powiem ci szczerze, że jest taka lipa, że ja na dany moment, to jakby to powiedzieć, no, mam 4 serduszka, nie? No już 3,5. Ja mam 4 też, no jest ciężko. Ale spokojnie, zaufaj. Jak ten Hugo zaraz nie przyleci, to przecież ja nic nie zrobię tutaj, ja nawet nie mogę się za bardzo ruszać. No ale ja ci tutaj kładę schodki. Aha, bo ty jesteś tam tak niżej, okay. Tak, ja się o ciebie troszczę i martwię. Dobra, idę tu, bo ja jestem na tych schodkach, idę twoim szlakiem. Dobra. Au. Dobra, a dokąd idziemy? No tutaj na bok, bo tutaj są, jest bezpiecznie, mam wrażenie. Dobra, mam 2,5 serduszka. Ja mam 4. Tak świetnie postawiłaś Dirta. Przepraszam, no. Nikt nie powiedział, że będzie to wszystko dobrze. Dobra, jest tu i bezpieczniej teraz. Bo tu no jest dobra, to jest ciekawe miejsce, no. Prostu, to jest ciekawe miejsce. Aczkolwiek dalej nie widzę Hugo. Creeper, jak się wystraszyłam. Uważaj, Szybson. Gdzie? No tam jest Creeper, ale więc uważaj po prostu, żebyś... Gdzie? No nieważne, no gdzieś tam. Co chciałam powiedzieć? Że miałam nadzieję, że tutaj będą się jakieś zwierzątka respić ogólnie. No właśnie, a nie ma, nie? W ogóle jakby nie ma jak zrobić owcy... No. O, jest Creeper, faktycznie. Kurczę, jak on biegnie, jaki zawzięty. Nie ma co zrobić. Dobra, powiem szczerze, że tutaj nie za bardzo rozumiem, dokąd powinniśmy teraz iść. Jesteśmy troszkę, no, że tak powiem, tutaj uwięzieni. Ja nie mam żarcia, ty nie masz żarcia. Jesteśmy, że tak powiem, w tara... Co tak wybuchło? Creeper. Kurczę, ale zrobił dziurę dużą. No i dobrze, bo mamy teraz dużo bardzo dirta, rozumiesz? To było bardzo przemyślane. Fajne. Dobra. No ale dalej mi nie pasuje to, że nie ma tego ziomeczka. Nie wiem, czy my go musimy jakoś przyzwać. Hej, Felix! Ale nie, bardziej... Czy gdzieś kliknąć? Nie wiem. Nie, dobra, chyba nie. Nie. Albo, kurczę, szkoda, że my za nim nie poszliśmy. Tam jest jakiś inny biom! Kurczę, tak. Gdzie? Jak popatrzysz sobie tak bokiem, o, kurde, głową, to ty... widzę, no. Ja nie wiem, czy zerwałeś, żeby tam iść. Kurczę, no dobra, nie, no musimy tutaj rozbić nasz obóz póki co. Musimy... O nie, jest kolejny Creeper tutaj. O nie! Gdzie? Zaraz bardziej wybuchnie. Dobrze, bo ja umrę. Zaraz nie, wybuchnie. Ja stąd idę! Dobra, na drzewo. Nie, on cię na mnie uwziął! Idzie! Ale będzie zaraz wrzask. Co teraz? Jest point! Fuck, kurczę! Ale on się długo ładuje. No, ja dawaj, chciałem go jakoś zepchnąć. Weź go spuść. Poszedł! Co to było? Półtora serduszka. No to masz już mniej niż ja. No dobra, no to w takim razie mamy... Felix! Dobra, on się faktycznie nazywa Felix! No przeleciał! Mówiłam, że Felix, gdzie on jest? Felix, nie, ale to Hugo... Ile można na ciebie czekać? Hugo był lepszym tym. No dobra, no to słuchaj, musimy u niego sprzedać, co się da. Dobra, czyli on przylatuje za każdym razem o konkretnej porze. To jest bardzo ważne. Sorry, I wasn't here yesterday. I looked over, but I couldn't find you. No to kurczę, ziomeczku, jak mogłeś nas nie znaleźć? Masz takiego kugokoptera i nie mogłeś nas znaleźć? Dobra, dobra, co my możemy zrobić? Czekaj, dobra, ty sprzedajesz coś? Tak, sprzedaję oak sapling. Jak mam? Dobra, to czekaj, to ja teraz sprzedam. Robię na sell i uwaga, bierzemy, sprzedaj. Aha, bo to trzeba przetopioną to żelazo przetopić. No dobra, ale jesteśmy w stanie to zrobić i 400, faktycznie 400 kosztuje. Dobra, sprzedaję jak najwięcej węgla. Dobra. Zostawię go tak z 4, żeby po prostu coś mieć. Ale tak to sprzedaję i zobaczymy, ile z tego będziemy mieli. Dobra, zostawiam 5, niech będzie 5. 1700 już mamy? Czekaj, no. Czekaj, tu co mamy? Ej, jakieś jedzenie może u niego. 50 tysięcy potrzebujemy mieć. Dobra, jedzenie. Czy on sprzedaje jakieś jedzenie? Ty, ale on... No dobra, ziemniaki sprzedaje. Minus 300 za ziemniaki? Za jednego ziemniaka? Nie, no dobra, no naprawdę? kupię, no bo ziemniak to jest... No, ziemniak jest OP, że zasadzimy go i go rozmnożymy. Dobra, rozmnożymy. Dobra, a...
O, wiem, co by można było. Czekaj, czekaj. O nie, to 10 tysięcy kosztuje? Bo ja bym chciał tą krowę maszrumową, ale nie wiem, czy jest taka tutaj, czy można ją tu kupić, czy jest jej jajko. To by było chyba dobre. Nie. Ale chyba no, nie ma. Ale nie ma jej. No dobra, grappling hook, no nic, będziemy musieli to wszystko zarobić jakoś, no bo teraz póki co to tak średnio widzę tą sytuację, no trzeba... O, ty już przepalasz tu żelazo? Dobra, ja dorzucam tak, w takim tak, razie. Tak. Dorzucam w takim razie. Ojej, ale mamy dużo tego żelaza. Dobra, potrzebujemy nie, też... O nie, spada do nas, stary, z góry. Niech spada. Jest tam też szkielet, więc uważaj. To... O, to czekaj, sprawdzę, czy jest wełna u niego do kupienia. Możemy kupić u ciebie wełnę, wariacie? Tak, Szczypson, uciekaj, 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 po prostu uciekaj, Szczypson, uciekaj. O kurcze! Chodź, chodź tu gdzieś. Co jest, nie mogę tu budować. A! Nie! Trafił mnie! O kurcze, ale się wystraszyłem. Ty, mam dwa serduszka. Nie odjeżdżę, ja mam półtora. Nie wiem, co, nie wiem, co mam zrobić, stary. Dobra, no mamy 1400 monet w tym momencie, widzowie. Musimy zasadzić sobie te ziemniaki, żeby jakoś rozwinąć nasz tutaj, prawda, biznes. Felix, kurczę, czy tam Hugo. Hugo byłby lepszy jest dla niego, Nick. Chodź tu do mnie, bo musimy z tobą... Muszę tu z tobą podziałać. Skąd my wodę weźmiemy w ogóle? Widziałeś wodę? A widzę wodę. Tak, jest tam na, po drugim... Wtuczki, okruszki, strzelasz do mnie! Zostawcie mnie! Dobra, widzę... O! Dobra, tam do mnie się już przymierza kolejny ziomuś. Widzowie, kończymy ten odcinek w tym momencie. Jak chcecie kontynuację tej serii, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach i zrobimy kontynuację naszego świata... jak nie wiem, jak to nazwać nawet. Świat no, bokiem. Świat bokiem, czy jakoś... Nie, o kurczę, myślałem, że spadnę. Boki zrywać. Boki zrywać. Niech będzie taka nazwa, boki zrywać. Jak chcecie kolejny odcinek ze świata boki zrywać, no to dajcie znać w komentarzu. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.